We leave our legacy in your hands. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Hogwarts Legacy. Na start nauczymy się nowego zaklęcia po lekcji eliksirów. Wow, ej, co ten jeden dzieciak miał z oczami? Widzieliście to? Jakby miał szmaragd z oczu. How are your assignments coming along? No, nawet że gotowe. W sumie tak, korzystając z okazji. Bo właśnie wykonałem poza nagraniem te 30 sekund. No ale nie, tu pod tego trochę potrzebuję. To niech to się zaważy, za ten czas sumie z nim tutaj pogadamy. Psorku. I completed your assignments, professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. No i dobra. Zaklęcie wyuczone. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a go at the enchanted books here. Ja czemu nie? No kurde, to jest takie fajne zajęcie. Wziąć typa, piu! Przez cały korytarz nim. Zaklęcie odsyłające Depulso to zaklęcie mocy, które odpycha wrogów i przedmioty odrzucającego. Okej. Okay. To przypiszmy je do sobie do kolejnego zestawu zaklęć. Dobra, na razie, bo teraz dajmy tutaj te wszystkie użytkowe. To tu. A tutaj damy... No, myślę, że na razie damy jedno... Znaczy damy to Akio. Akio damy... Czekaj, jak to wygląda na górze? Tutaj. Okej, no to Akio damy tutaj. Expelleru damy tutaj. I dwa na razie zostaną wolne. Na jakieś dwa nowe zaklęcia. I sprawdźmy teraz... Co jest? Ojen, serio? Dobra, czekaj. Tu i tu. A tu... To na górę, a to w sumie niech zostanie. Dobra. Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. No, zaklęcie ma w sobie tę moc. Że tak zażartuję. Okej. Okay. Mamy jakiś quest teraz aktywny? Czy nie bardzo? Muszę sprawdzić, bo się nie chce nic pokazać. Misje. Brak zadań. Mamy zajęcia z latania i duch naszej miłości. To dalej nie wiem, gdzie jest konkretnie. Naprawdę chciałbym już mieć te miotłe, nie? Ale jeszcze sprawdzę na chwilkę mapę. Czy jest coś w pobliżu, co ja bym chciał sobie ogarnąć? Jest wieża zachodnia. Ale to jest tylko płomień, a nie o to mi chodzi. Cicho, telefonie. Na bok z tobą. Nie przeszkadzaj. Mogę jakoś... A jest, przybliż. Dobra. A bardziej się nie da? Spoko. O, tutaj. Klucze Dedala i zamkowa skrytka. Okej, okay. Ogarnijmy klucze Dedala. Bo ciekawi mnie, o co z tym chodzi. Jezu, ale przycięło. Okej, to jest zaraz obok na szczęście. Dobra, pogadajmy zatem. Nelly... Jakbyś jeszcze wiedział, co to jest.
Ellie Oakspire. O co chodzi z tymi kluczami, powiedz mi. Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nelly, by the way. I'm just so excited that the Dedalian keys are back. The what keys? The Dedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumor is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Surely you will be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Dobra, na szczęście mam płomień Fiu w tej wieży, więc nie muszę tam iść z buta. Zobaczmy opis misji. Nelly wspomniała, że w wieży astronomicznej znajduje się klucz Dedala. Jeśli dobrze się rozejrzę i nadstawię uszu, to na pewno go znajdę. Dobra. Tutaj wieża astronomiczna. Poproszę o fast travel. Tu kolejna misja obok, ale to nie wiem, czy to nie jest ta misja właśnie z tym, tego Artura całego. O! Ej, wygląda jak ten klucz, który Harry musiał złapać. Okej, dobra, i to faktycznie mnie gdzieś prowadzi. Aaa, dobra, czyli o to chodzi. There's the cabinet. How do I get this key in there? Uderz? Aha, okej. Okay. A kurde, prawie. No. That's it. Gotcha. An old coin. Perhaps Nelly knows what it means. No, na monetę to jest trochę za duże, stary. Zanieś żeton do Nelly. Dobra, no to co? Kolejny fast travel, czy lecimy z buta? Nie no, kolejny fast travel. Nie po to to odblokowałem, żeby z tego nie korzystać. Dobra, to będzie tutaj. Wieża, klasa, dziedziniec. Dziedziniec transmutacji. Hell yeah. Dobra. Wróciliśmy. Were you able to follow one of the Dedalian keys? No, udało mi się, ale powiedz mi, co ja takiego z tym znalazłem? Poza tym, że coś to się nazywa żeton domu. Hello, Nelly. I managed to get a Dedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. I do hope you continue on. Okay. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Ravenclaw house chest. O kurde, ale skaczę teraz między lokacjami. Dobra, sprawdźmy w takim razie. Inwentarz to oczywiście ten żeton pewnie się pokaże. Dokładnie. Żeton domu. Charakterystyczny dla każdego domu. Dobra. W takim razie mapa po raz kolejny. Wielkie s... Co jest? Kurde. To... Nie, to nie tu. No tak, wielkie schody. I tu. Pokój wspólny Ravenclaw. Czy Ravenclaw tu.
to się przyjęło w polskim tłumaczeniu, chociaż powinno się mówić chyba Ravenclaw, tak mi się wydaje. Nie, ale kurde, pięknie odzorowali ten... Nie mogę się nadziwić. Drugi raz jestem w tym pokoju wspólnym. Poza tym... A, to tutaj. No, ale jeden to chyba tego nie otworzy. Ile tu jest mniej? O! Severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. Nice! Akurat myślałem, co by ulepszyć dalej, proszę. Sharp się wyrychlił. Ile tu jest, czekaj? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 16 takich miejsc! Czyli jeszcze 15 żetonów muszę znaleźć. Myślę, że muszę znaleźć więcej house tokens, jeśli mam to otworzyć. Quite a few by the look of it. No jeszcze tuzin i trochę. A tu jest jeszcze w ogóle zadanie, czy... A nie, dobra, to jest cały czas to oznaczone. Dobra, ale naprawdę fajnie jest to odzorowane, ale... Patrząc po tym, jak to wygląda w Insygniach Śmierci, to ma się wrażenie, że to jest... Że albo się zmieniło to... Albo scenarzyści źle to ogarnęli, albo się cały wygląd tego pokoju zmienił na bazie lat. Bo pamiętacie, że w Insygniach Śmierci jest opisane tak, że jak jest ten posąg, to schody nie są w dół, tylko w górę. W sensie, tak jak te schody są, tak idą w górę, ale nie te schody do dormitoriów, tylko jak są te tutaj, co idą w dół, to idą w górę. A te drewniane właśnie jakby odprowadzały zwierzę. Tak to przynajmniej jakoś zrozumiałem z książki. Tutaj, kurde... Obręcze? To raczej nie są obręcze do Quidditcha. Co, będziemy się ścigali przez nie? Everybody grab a broom and we shall get started. Kogawa. W ogóle... No, miałem mówić, że brzmi jak takie azjatyckie nazwisko. I widać, że babka ma azjatyckie korzenie. Please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop the loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Boo. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom. Say up, firmly and clearly. Then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up, up. Up, you stupid ratty school broom! I co, za pierwszym razem takiego Harry'ego? Up! Nice! A ktoś dostanie w mordę tak jak Ron? Chyba nie. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. Kurde, ten kapelusz tak trochę nie pasuje. Ale, nie, tak, ale tak mi się podoba ten wygląd, że nie chcę go w ogóle zmieniać. Flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. Okej, to kurde, nie wyszło mi to trochę. No ja bym też chciał mieć własną, wiesz? Czyli ta niestety jeszcze moja nie będzie. Tak mi się wydaje przynajmniej, no bo skoro to jest własność szkoły, no to raczej nie dostanę jej na własność. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Okej, co teraz? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. Aha, okej. Okay. Wciśnij gałkę, aby przełączyć prędkość. Przytrzymaj, aby zwiększyć prędkość. Okej. Okay.
What a view! No, hello. Będzie co podziwiać. Nice day for a flight. Ha, good. I've got this. Okay, nie, trzymam teraz trigger, ale nie wiem, czy to faktycznie. Wish you could have experienced crossing the lake as the first year. No nawet nie wiesz, jak żałuję, stary. Widok jest widok w filmie jest przedni, a jakby to mogli w grze odwzorować. Już mi po prostu ślinka cieknie, mimo już to nie danie. Wow, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. No, wielka okłamarnica wciąż jest w jeziorze. Zmieczą miałby jej tu nie być. Wiecie w ogóle, że jest teoria, że, to, że ponoć tą kałamarnicą jest Godric Gryffindor? Ja trochę w nie wierzę, że to jest taka, że to jest prawdziwa teoria, no bo... No, raczej by nie przeżył tak długiego, tak dużo czasu. Nie bez eliksiru życia. A ten został wynaleziony chyba jakieś 600 lat później. Say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. Nie, czekaj, I'd imagine you're ready tysiąc, for something coś? A bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. No, no, około pół wieku później. I'm Everett Clopton. Millennium, sorry, pół millennium. Care to join me for a bit of high flying fun? No wiesz, ja bym tam nie chciał podpaść nauczycielce. Kagawa seems strict. I wouldn't want to get into trouble. Kagawa won't even notice. Besides, a bird doesn't learn how to fly by staying in the nest. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Mam dziwne wrażenie, że Madame Kagawa jednak się... domyśli, że brakuje jej dwóch osób. Nice to get above it all, isn't it? Bo raczej nie jest ślepa. Boże, ale te widoki są takie cudowne. Common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. To nurkuj w jeziorze i zapukaj do szyb pokoju wspólnego Slytherinu. Helpful if you need to escape a tricky situation. O, no, trigger. Zastanawiam się, gdzie tak było wśpieszyć. Okej, widzę, jest licznik tego przyspieszenia. No już tam byliśmy, stary. Ale a propos tego mostu, ja nie wiem, czy to jest wina magii. No ja bym stawiał bardziej na solidną architekturę i dobre budownictwo. O, jest! Tutaj jest od Gajowego. Tak mi się wydaje. O, albo i nie? Nie, bo tam już byliśmy. Okej. Okay. Okej, muszę trzymać B. No i uwaga, założę się oddychę, że zorientowała. No oczywiście. Oh, hello, professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But professor, enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Okej, czyli dostaliśmy chyba taką trochę taryfę ulgową / ostrzeżenie, żeby uważać następnym razem. But you have to admit, those views were worth it. No fakt, no przyznaję, widoki były tego warte. It was worth losing a few house points for that detour.
You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I'll have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitch's in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. To lecimy! Let's go! Dawać mi zaraz namiary na tego typa! Ja chcę kupić miotło, albo się zorientować się w cenie. Aha, nie ma questa. Dobra, to muszę sam sobie chyba oznaczyć. Sprawdźmy przy okazji, jakie wyzwanie się zaliczyło. Za misję. Legendarna zbroja. A, okej, po prostu tak się nazywa. Legendarna zbroja. O tu, kurde, jaki kapelutek. Ale nie, raczej nie zmienię tego mojego. Strój prym... A, kończ zadania. A, co te poboczne albo relacji. Misje główne. Zostawiamy bo patrzcie, tutaj jest co? Jest 8 i tutaj dalej. I to jest kończenie misji głównych, ale czy to, całe to, czy ja to dostanę za ukończenie całego wątku głównego, czy tylko za ukończenie konkretnej ilości zadań głównych? Mam nadzieję, że raczej to drugie, no bo troszeczkę byłaby lipa, gdyby się okazało, że jest no konkretnie tylko taka ilość fabuły. Ile tu było jak na razie? 2, 6, 12, 20 i tu jeszcze nieznana ilość. 12 misji głównych do tej pory wykonaliśmy. Jesteśmy na ten moment w 11 odcinku, jeśli mnie pamięć nie myli, a z tego co się orientuję, nawet jest pokazane, jest dopiero 22% wyzwań za misję. A to nawet nie jest chyba ćwiartka gry. Mam nadzieję przynajmniej. Ale to nie może być tak krótka gierka. Zwłaszcza na samą fabułę, no bo wiadomo, jakbym ktoś taki jak ja na przykład, który będzie chciał wyczyścić absolutnie każdą lokację na 100% ze wszystkiego, co się będzie dało, no to mi to troszeczkę zejdzie bardziej. Ogarnianie tego wszystkiego, no ale tak czy siak, no trochę będę miał do latania. Ukończ pierwszą próbę obrońców, weź udział, dobra, nie, tu się coś dalej jeszcze musi odblokować. Klucze Dedala, duch naszej miłości. Dobra, spróbuję tych kluczy może teraz poszukać, może przy okazji się coś od... O, proszę, no o wilku mowa, no miałem coś mówić. Perry Pippin. Dobry, potrzebuję pomocy przy dostawie i pomyślałem, że może cię to zainteresować. Wpadnij do eliksirów, czytaj do mojego sklepu, jeśli chcesz zarobić kilka monet. Parę pipin i od Seby coś mamy. Nie zapomniałem o naszym bibliotecznym przedsięwzięciu. Jak ci poszło? Jeśli chcesz poćwiczyć trochę niedozwolonych zaklęć, spotkajmy się przed salą obrony przed czarnomagią. Znam tam jedno dyskretne miejsce. O, okej. Okay. No... Ta dostawa mnie kusi, bo to wiadomo, hajsiwo. Ale Seba może być może nauczyć mnie jakiegoś nowego zaklęcia. Tak więc... Let's go. Pokój życzeń! O, deją! Wreszcie odblokuję sobie pokój życzeń? O! Confringo! Wyczarowujące ewanesko. Nie, najpierw idziemy tu. Zlokalizuj. I to jest gdzie? Konkretnie w tym miejscu. Dobra, wieża czy klasa? Wieża jest chyba bliżej. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Okej, od sobie nie było liściku, no ale... Coś nie było takiego gadanego, ale to... Klucz! Widziałem klucz! Widziałem klucz! Bo nie słyszałem, bo mam przyciszone te, ale widziałem. Gdzieś tam na górę poleciał. Kluczu, gdzie poleciałeś? Seba, poczekasz chwilę. Jest tutaj szafeczka. Próbujemy otworzyć.
Kurde, prawie! Minimalnie za późno! Minimalnie za późno! No, znowu! Dobra, do 3 razy sztuka. Gotcha! I drugi żeton dla mnie. Nie będę teraz leciał. Myślę, że pozbieram sobie wszystkie żetony, a dopiero potem je odstawię. Trochę to bardziej opłacalne, nie sądzicie? Aniżeli tak wracać pojedynczo z każdym takim żetonem. Dobra, poczekajmy na Sabę. I nauczmy się Confringo. Jak się zmaterializował przede mną? Ten kameleon trochę ci szwankował chyba. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. W krypcie? This way. W sumie, no, misja nazywa się w cieniu krypty, ale myślę, że to jakaś, nie, miejscówka na zewnątrz, a nie wewnątrz Hogwartu. It's well disguised. Ha! Przejście w zegarze! Uwaga! Zagadka rymowana. Jestem ciekaw, kto odgadnie skąd. Na Werchmana zegarze, choć to wspaniała rzecz, czas biegnie do przodu, ale wskazówki idą wstecz. Kto odgadnie, bez sprawdzania w Google'ach, kto odgadnie skąd to jest? Tego komentarz przypnę i zaserduszkuję. I kto wie, może być może jakoś go nagrodzę w kolejnych odcinkach. Bo też nie wiem, kiedy to zostanie rozwiązane. Ale chciałbym mieć taki zegar, szczerze mówiąc. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play Gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Ciekawe. A minister z który w sumie? Zakładam, że gdybym zaczynał w Slytherinie, czy wróć zaczynał, gdybym był w Slytherinie, to wtedy bym wiedział. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the Blasting Curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. No, nie wiem, czy takie nieodpowiednie, skoro Harry za jakieś 150, 180, przepraszam, lat
jeśli to się dzieje na przełomie lat, znaczy na przełomie XIX i XX wieku, czyli mniej więcej 1800 któryś rok, znaczy no 1795 do 1800, zakładam mniej więcej taki jest rocznik, to za mniej więcej 103 lata Harry będzie próbował używać tego zaklęcia w walce z Voldemortem. I jakoś wtedy to nie była klątwa, tylko to było zwykłe zaklęcie. Ale na razie odstawiając to na bok, ja jestem zdania takiego, jakie fałszywy Moody, czyli Barty Crouch Jr., wygłosił na temat czarnej magii. Czarnej magii nie można się bać. Trzeba jej nauczać, no bo jak ktoś ma... Na przykład, właśnie, jak mają się uczniowie czy inni czarodzieje bronić przed zaklęciami niewybaczalnymi? Już tak typowo tym przykładem. Jak mam się bronić przed Krucjatusem, przed Imperiusem, przed Awadą, przed, nie wiem... Confringo, bo to jest jeszcze chyba zakazane zaklęcie teraz, a to tu, przed Confringo. Jak mam się przed tym bronić, skoro nie wiem, jak to wygląda? Nie wiem, jak to skontrować, jakiego kontrzaklęcia na to użyć. Jak mam się bronić przed tym? Tego się powinno uczyć właśnie na obronie przed czarną magią. A tym bardziej, jeśli chcesz się bronić przed czymś, musisz to poznać. Jeśli poznasz swojego wroga, łatwiej będzie go pokonać. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. Skrótowo to, co właśnie powiedziałem. Only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. To jak Dumbledore. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. O, robimy takie ala Zorro. Pyk i bang. Trzecie czerwone zaklęcie. You're getting it. Ready to actually try it out? Ano, tylko sobie najpierw to pozwól, że dodam tutaj. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have Confringos. Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it. I think I've got it. No, czyli mówiąc krótko, incendio na odległość. O, tutaj skrzynka do przeszukania. Tutaj większa skrzynia. Dwie rzeczy już na sprzedaż, to mi się podoba. Bo to zawsze więcej hajsiwa dla mnie. Trzy rzeczy na sprzedaż. Dobra, i chyba na razie nic więcej. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Jak jej nie chce się narzucać? Z wielką chęcią pójdę! Dlaczego nie? Poznamy rodzinę Seby, naszego Top G! Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start.
You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the portkey, and Gringotts, and Ranrok. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. Nie no, powiedzmy mu prawdę, no. Nie będziemy go jak mu powiedzieliśmy wcześniej o Gringocie, to nie będziemy mu teraz ściemniać przecież. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of this secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrok has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does this allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrok after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Spoko. Pamiętaj, ziomeczku. Nikomu nie powiem, że tu byłem. Okej, zlagowało trochę. Hello, Sebastian. Wait. You there. I can hear you. Oh, a to jest heaven. Ten! Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new fifth year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? No dobra. Dobra, no nie przysięgałem, okej? Okay? No w sensie, dobra, nie inaczej. Powiedziałem, że nie powiem, no ale no, złapał mnie trochę na gorącym uczynku, to nie będę go robił w konia. Actually, Sebastian brought me there, but he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Stary, po co mi grozisz? Powiedziałem, że nie powiem, to nie powiem. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please. I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Jakby no, podejrzewam, że gdybym się wypierał, że znalazłem... Znaczy wróć, no wypierał. Gdybym powiedział, że znalazłem to przypadkiem, no to... Na 90% by mi w to nie uwierzył. Ale kurde, czyli to... Że dobra, okej, okay, on się urodził ślepy. Ale dlaczego on wygląda, jakby miał szmaragdy zamiast tych? Jakby miał szmaragdy zamiast oczu. To nie sam... Na pewno go nie przeklął? Bo szczerze, tak to trochę wygląda. Bynajmniej mnie tak to wygląda. Jakby po prostu został jako dziecko przeklęty, a nie jako... Chcę się wrócić, że miałby się urodzić zdrowy, ale albo jego matkę ktoś bądź coś przekleło i dlatego je właśnie urodził się taki, a nie inny. O. Nią! O! Pulso? Tak jest! Proszę, wreszcie mogę takie coś otwierać. Revelio.
Mapa Argyllshire, regionu w Szkocji, w którym położone są Hebrydy, ojczyzna czarnego smoka hebrydzkiego. Okej, czyli to muszę wcisnąć de pulso. Ej, nie gadaj, że to jest jednorazówka. A, chyba że czekaj, chyba że teraz muszę to pociągnąć. Nie, co jest? A. Aha, okej. Okay. Interesting. No. Puść. Jezu, ale gdzie nas przycięło. Dobra, tu. Wiadomość od Violet. Violet, jeśli dotrzesz tu przede mną, wyświadcz nam przysługę i nabądź więcej miodu, dobrze? Zakładam, że któryś jegomość z korytarza na trzecim piętrze ma gdzieś spiżarkę z niezłym zapasem. O, kolejny obraz. A, dobra, ale to raczej... To raczej info dla obrazu, bo Violet to była znajoma chyba grubej damy. Lumos. Takie drzwiczki. Okej, myślę, że jeszcze to na koniec możemy spróbować znaleźć. Bo odcinek już jest całkiem długi. O kurde, to jest ta miejscówka! To jest ta miejscówka, w której widziałem tyle modów. Znaczy no, tyle. Tyle to trochę za dużo powiedziane. Ale kilka modów widziałem, między innymi, że kilka z tych obrazów zamienia się albo w tańczącego Ricardo, albo w Makłowicza. A to myślę, bardzo, to drugie bardzo by pasowało wielu Polakom. No przynajmniej ja bym się śmiał, jakby mi ktoś z zaskoczenia coś takiego wgrał. O! O, czekaj, to nie będzie gdzieś tutaj? W sumie? Lumos. Tutaj trochę hajsu, tutaj schody. Czekaj chwilę. O, płomień film. Wieża Gremium. Ty, czekaj, ja tu nie byłem. Tak, ja tu byłem! Tam gdzie. Tak, tam jest gdzieś wyżej to do zapalenia. Jak szukałem gargulku, to tutaj trafiłem. W sensie, no nie tutaj, tylko tam wyżej, bo tam dalej wyżej. Rebellion. A tak czułem, że będzie strona. O, przejście do miodu. To jest to przejście! Za posągiem jednookiej czarownicy ukryte jest tajne przejście, które biegnie między Hogwartem a piwnicą w Miodowym Królestwie. Można się do niego dostać jedynie dzięki pewnemu zaklęciu. Oczywiście chodzi o zaklęcie Dissenium. O, i pięknie, level nabiłem. To mi się podoba akurat. O, tu jeszcze w ogóle ominąłem ominąłem. No, ominąłem, no teraz nadrabiam. Portret Barufia. Okej. Okay. Opis w większości dla was, jako tak tego na szybko przejrzałem. Eliksir mózgowy Barufia to... O proszę! Gruba dama, czyli tutaj jest przejście do pokoju wspólnego Gryffindoru. Ej, a czy ja mogę wejść do pokoju wspólnego Gryffindoru? Rebellion. Portret grubej damy. Portret ten strzeże pokoju wspólnego Gryfonów i wymaga hasła od każdego, kto chce tam wejść. Ona i jej przyjaciółka Violet, dobrze pamiętałem, znane są z wędrówek wśród innych portretów, a od czasu do czasu częstują się ze znajdujących się tam kadziwina. Dobra, no nie pogadamy. No chyba, że jest za późno, żebym chciał próbował się dostać, no ale wątpię. Dobra. A tu chyba i Rytek się wydurniał wcześniej, tylko go nie zauważyłem. Bo widziałem napisy, bo też go nie słyszałem, bo mówię, ma grę przyciszoną. Nie słyszałem go, ale widziałem napisy. Więc stwierdziłem, no pewnie jest gdzieś w pobliżu. No i miałem rację. Był bliżej niż sądziłem. Kurde, nie mam pojęcia, gdzie może być ta ćma. No ale dobra, nie będę już jej dłużej szukał. Myślę, że teraz się przeniosę do Hogsmeade, żeby wykonać tego questa pobocznego dla Pippina. A co za tym idzie, sprzedam też u niego kilka rzeczy i
być może uda... Jezu, ale tutaj progres poszedł z tymi stronami. I być może uda mi się dzięki temu też ogarnąć sobie bynajmniej napar gazowy. Bo to jest akurat napar, na który jest chyba najdroższy jak na razie dla mnie w produkcji. I mówię teraz zarówno o recepturze na ten napar, jak i o samym naparze. Zobaczymy, co ile będzie kosztowało. I na co będę mógł sobie na ten moment pozwolić. Tak więc ode mnie, póki co, to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale, w którym na początku zrobimy misję dla naszego ziomeczka. Dostaniemy trochę hajsiwa oraz jakiś wygląd, a potem ogarniemy sobie pokój życzeń. A co jest tutaj? Tak. To jeszcze zanim polecimy do pokoju życzeń, to jeszcze kupimy sobie miotłę. I coś tu jeszcze widziałem przez chwilę. O, właśnie tutaj. Podążaj za motylami. Okej. Okay. O, muchomory i astry. Sprzedający wszelkiego rodzaju magiczną florę i nasiona. O, drugi sklep z nasionami. Okej, okay, tu mnie nie było wcześniej. To trzeba będzie sprawdzić. Stary głupiec. Czekaj, o co chodzi z tym taką... Jest legenda gdzieś? Niestety nie. Dobra, never mind. Ja lecę tu, a my widzimy się w kolejnym odcinku u JP Pina. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!